Rząd niemiłosiernie nas okrada. Ceny szaleją, inflacja również. Nie wiemy, kiedy to się skończy. Coraz więcej ludzi, nawet ludzi wierzących, oddanych Chrystusowi, zaczyna odczuwać lęk przed przyszłością ekonomiczną. Czy starczy nam pieniędzy? Zanim przejdę do Biblii, opowiem wam historię z życia rodziny chrześcijańskiej w Kambodży w czasach właśnie morderstw komunistycznych, kiedy komuniści przejęli tam władzę i praktycznie chrześcijan, ale też nie tylko, wszystkich bogatych ludzi niezależnych zamknęli w obozach reedukacyjnych, no w rzeczywistości koncentracyjnych. I była tam rodzina z malutkim dzieckiem, chrześcijanie, misjonarze w tym kraju. Trafiła do takiego obozu. Byli na plantacji ryżu, czyli wiecie, tam po kolana więcej w wodzie, nic do jedzenia i martwili się, że to dziecko umrze z głodu, bo tam jakieś tylko podstawowe, jakieś zgniłe brukiew tak zwana była, a dziecko no, małe potrzebuje jakiegoś mleka, białka, nie wiadomo, tego typu rzeczy, a tam nic, zero, tylko żeby tam jakieś trochę kalorii na przetrwanie. I wyobraźcie sobie, że Bóg sprawił, że ten ojciec na tym błocie, w tej wodzie po kolana codziennie wyciągał małą, taką wielkości dłoni rybkę. Ale to wystarczało, żeby przez kilka miesięcy to dziecko, malutkie, noworodek, przetrwało. I później oczywiście Bóg pobłogosławił ich ucieczkę i przeżyli. Ale oni to jako cud określają i ja też się z tym zgadzam. To jest cud, który Bóg obiecał swoim uczniom. Więc i wy nie pytajcie, to jest 12 rozdział Ewangelii Łukasza, 29 werset, o to, co będziecie jeść i o co będziecie pić. I nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzódko. To mówi Jezus do nas. Nie bójmy się przyszłości. Jezus jest z nami. On nie pozwoli nas skrzywdzić. To On jest naszym dobrym pasterzem. Nawet w czasach biedy, ucisku i w czasach wojennych.